Jesteśmy w Nowej Wsi Złotoryjskiej, powiat Złotoryja, na działce 5-hektarowej po ziemniakach. Tu mamy posianą pszenicę metronom. I tak jak widać, ona jeszcze nawet na dzień dzisiejszy nie zeszła w 100%. Było to spowodowane ciężkimi warunkami, jakie tej jesieni nam rolnikom zafundowała Aura. Najpierw było sucho, rolnicy wstrzymywali się z rozpoczęciem siewów, a kiedy początkiem października już rzeczywiście zapowiadano jakieś deszcze i miały się te warunki polepszyć, no to rolnicy ruszyli do tych siewów i tak jak też tutaj miało miejsce, krótko po posiewie spadło około 60 litrów opadów, co spowodowało zamulenie plantacji, ciężkie wschody, są miejsca na niektórych działkach, gdzie po prostu przez kilka dni utrzymywała się woda, na niektórych plantacjach jeszcze do dzisiaj możemy znaleźć oczka wodne. Pszenica się generalnie męczy, próbuje wschodzić, stopniowo wychodzi, co powoduje, że przez tą niemożność wjechania w pole opóźniamy wszelkie zabiegi, bo tak normalnie początkiem listopada śmiało powinniśmy mieć tu już wykonany zabieg herbicydowy. Bardzo prawdopodobne, że od razu łączony z zabiegiem przeciwko pierwszym oblotom szyc jako wektorom chorób wirusowych. Od kilku lat na wszystkich plantacjach staramy się wszystkie zabiegi herbicydowe wykonać jeszcze jesienią. Przekonaliśmy się, że skuteczność tych zabiegów w porównaniu do zabiegów wiosennych jest dużo lepsza. Pszenica rozwija się, rośnie bez konkurencji chwastów w czystym polu. Uodparnianie się miotły zbożowej powoduje duże problemy z zabiegami wiosennymi. Dodatkowo oczywiście obniżamy sobie koszty. W tym roku będziemy stosowali Bacare Trio, do tego Tribenuron w jakiejś małej dawce dla wzmocnienia zniszczenia chwastów dwuliściennych. Oczywiście myślę, że rolnicy są na tyle już świadomi, że nie trzeba aż mocno polecać, jednak te zabiegi jesienne jak najbardziej uważam w zbożach ozimych za standard. Powiem, że nawet w pszenicach późnosianych, które jeszcze mam świadomość, że nie zdążą wzejść, bądź będą szpilkować. Wykonujemy te zabiegi, nawet czasami jest to w dniu siewu, po siewie, na pszenicę szpilkującą, jak też i na pszenicę, która wcześniej posiana, ma 2-3 liście. Staramy się to wykonać jesienią. To się sprawdza, polecam.